Edyta Nawrocka, witam Państwa 16 lipca. Zapraszam na serwis informacyjny. Będą protestować przed domem prezesa Mobruku. Wałbrzyscy działacze PiS-u organizują jutro wyjazd do gminy Korzenna w województwie małopolskim, gdzie w samo południe odbędzie się happening połączony z rozprowadzaniem ulotek informacyjnych wśród lokalnej społeczności. Nie wierzę, że wstrząśnie do panem Mokrzyckim i powie, że zamyka Mobruk, ale każde możliwe działanie, które zwróciło uwagę władz nie tylko wałbrzyskich, ale i centralnych, czy poinformowanie mieszkańców gminy Korzenna, daje nadzieję na likwidację Mobruku w Wałbrzychu. Niech ten pan sobie uświadomi, że nie odpuścimy tego, mówi radny Rady Miasta Wałbrzycha Cezary Kuriata. Do oddalonej od Wałbrzycha 400 km Korzennej pojadą mieszkańcy Wałbrzycha, którzy przed domem prezesa zarządu Mobruku Józefa Tadeusza Mokrzyckiego wyrażą swój protest wobec działalności jego firmy. Celem przedsięwzięcia jest kampania informacyjna na temat działalności Mobruku, której składowisko odpadów niebezpiecznych zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców Wałbrzycha. Straż dla zwierząt w Wałbrzychu zakończyła działalność. Radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego obiecali przyznać straży 10 tysięcy złotych. Miało to wystarczyć na najpilniejsze potrzeby, takie jak karma dla zwierząt i benzyna, dzięki której byłby możliwy dojazd na interwencję. Pieniądze nie zostały jednak przekazane. Straż dla zwierząt w Wałbrzychu od dawna borykała się z problemami finansowymi. Komendant Iwona Frankowska kilkakrotnie wspominała, że nawet karmę dla zwierząt musiała kupować za własne pieniądze. Tym razem to definitywny koniec Straży dla zwierząt. Straż dla zwierząt została zamknięta z dniem 30 czerwca. Taką podjęliśmy decyzję i jest to koniec, bezpowrotnie. Powiatowi radni obiecywali pomoc. Miało to być w tym roku 10 tysięcy złotych, czyli niecałe 800 złotych miesięcznie. Do straży nie wpłynęła jednak ani złotówka. Chodzi tutaj o finanse, tak? Na przeprowadzenie takich interwencji potrzebne są środki finansowe. Takie środki mieliśmy obiecane od starostwa, jednak sprawa się rozmyła i dlatego zdecydowani jesteśmy, żeby po prostu zakończyć tą działalność. Zwierzęta z powiatu wałbrzyskiego nie będą jednak zdane na łaskę losu. Obowiązki Straży dla Zwierząt przejmie Fundacja na Pomoc Zwierzętom z Boguszowa Gorc. Zwierzęta oczywiście nie pozostawimy bez pomocy. Będziemy wspierać fundację, która będzie chciała przejąć nasze obowiązki. Jest to Fundacja na Pomoc Zwierzętom, jest to Fundacja z Boguszowa. Ta fundacja w chwili obecnej zajmuje się zwierzątkami bezpańskimi. Czekamy na to, aby Joanna Sobina, która właśnie działa w tej fundacji, zrobiła odpowiedni wpis do statutu, aby mogła uzyskać takie uprawnienia, tak, takie jak my mieliśmy, jak Straż dla Zwierząt, i wtedy będziemy mogli zacząć działać tak, jak powinniśmy. Starosta powiatu wałbrzyskiego Jacek Cichura aktualnie przebywa na urlopie. Nie udało nam się uzyskać komentarza w tej sprawie. 55-latek z Bielawy, który zamordował żonę i poćwiartował jej zwłoki, został uznany za niepoczytalnego. Prokurator złożył wniosek do sądu o umorzenie postępowania i umieszczenie Andrzeja Esz w specjalnym zakładzie leczenia zamkniętego. Do zabójstwa doszło w Bielawie, w mieszkaniu małżeństwa na początku tego roku. Podejrzany wpadł w ręce policjantów na terenie województwa wielkopolskiego, gdzie po zabójstwie przewiózł zwłoki żony. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak policjanci z Kalisza otrzymali informację, że na terenie jednej z posesji w gminie Godzisze Wielkie znajdują się rozczłonkowane zwłoki kobiety. Jak ustalono po morderstwie, mężczyzna poćwiartował ciało kobiety i pod osłoną nocy przewiózł je samochodem na teren posesji w okolicach Kalisza. Biegli uznali, że sprawca nie może odpowiadać za swoje czyny ze względu na niepoczytalność. W toku postępowania i na skutek prowadzonej obserwacji biegli ustalili, że Andrzej Esz był w chwili popełnienia czynu całkowicie niepoczytalny. Prokurator złożył wniosek do sądu o umorzenie postępowania i umieszczenie Andrzeja Esz w specjalnym zakładzie leczenia zamkniętego, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy Ewa Ścierzyńska. Świdnicka prokuratura rejonowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 54-latkowi, który zabił swoją partnerkę, zadając jej kilkanaście ciosów nożem. Mężczyzna przyznał, że partnerka zdenerwowała go, dlatego bez namysłu sięgnął po nóż. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna zadał kilkanaście ciosów nożem. Jego ofiarą padła 67-latka mieszkająca po sąsiedzku. Kobieta miała wyraźne obrażenia klatki piersiowej oraz szyi. Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą zabójstwa jest 54-letni sąsiad, z którym kobieta od dłuższego czasu utrzymywała bliskie relacje. Oskarżony przyznał się do popełnionego czynu. Nie opisał jednak w sposób szczegółowy samych okoliczności zadawania ciosów nożem. Wiemy jednak, że było ich kilkanaście. Ciało kobiety znalazł dzień później mężczyzna wykonujący drobne naprawy w bloku, mówi prokurator rejonowy w Świdnicy Urszula Zawada. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut zabójstwa. Oskarżony przyznał się, że działał w gniewie. Kobieta zdenerwowała go, dlatego bez namysłu sięgnął po nóż i zadał swojej partnerce ciosy nożem. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Firma Aldi postanowiła karać za zbyt długie parkowanie samochodu przed marketem.
Tym, którzy pozostawiają samochód przed sklepem dłużej niż godzinę, zakładane są blokady na koła. Pozbycie się ich kosztuje 150 zł. Wałbrzyska policja bada, czy jest to legalne. Zakładaniem blokad zajmuje się firma ochroniarska działająca na zlecenie Aldi. O tym, że w przypadku parkowania powyżej godziny będą założone blokady, informuje tablica umieszczona przed wjazdem na parking marketu. Policja otrzymała już kilka skarg od kierowców, którzy byli zmuszeni do uiszczenia opłaty. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury badają, czy proceder jest legalny. Jeśli nie jest, firma zostanie oskarżona o zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Wałbrzyska policja otrzymała prawdopodobnie około 6 zgłoszeń, czyli przyjęła 6 zawiadomień o przestępstwie. Przed jednym z marketów na parkingu działa firma, jedna z firm ochroniarskich, która po upływie jednej godziny nakłada na koła samochodów blokady. Za ściągnięcie tej blokady żąda od klientów będących, przebywających na terenie marketu, żąda kwoty 150 zł. W tej chwili wałbrzyska policja bada tak naprawdę legalność tej działalności, jak również sprawdza, czy została podpisana jakaś umowa pomiędzy zarządzającymi siecią marketu a firmą ochroniarską. Jak informuje rzecznik wałbrzyskiej policji Anna Żygłowicz, legalnie zakładać blokady na koła samochodów może jedynie policja i Straż Miejska. Brak miejsc parkingowych w centrum Wałbrzycha doskwiera kierowcom. Odstraszanie tych, którzy parkują przed marketem, nie robiąc w tym czasie zakupów, mogło być lokomotywą kierownictwa sklepu. Jak przekonuje rzecznik wałbrzyskiej policji, sprawę można jednak rozwiązać w inny sposób. Na pewno policja, jak i społeczeństwo, czy mieszkańcy Wałbrzycha nie mają nic przeciwko, kiedy tak naprawdę na parkingach założone są parkometry bądź tego typu bramki, ponieważ są to opłaty po jednej godzinie darmowej rzędu kilkunastu złotych. Natomiast 150 zł no to już jest kwota dość wysoka i tak jak wspomniałam wcześniej, badamy legalność tej działalności. O komentarz do całej sprawy poprosiliśmy kierownika ekspansji firmy Aldi, który wcześniej udzielał nam informacji związanych z firmą. Najpierw przez dłuższy czas nie mogliśmy się z nim skontaktować, a później odmówił on jakiejkolwiek wypowiedzi w tej sprawie. Blisko 2 miliony złotych kosztować będzie rozbudowa wałbrzyskiego hospicjum. Prace budowlane mają zakończyć się w sierpniu. W hospicjum powstaną nowe pokoje dla pacjentów, sala zabiegowa i rehabilitacyjna, pomieszczenie dla wolontariuszy oraz sala pożegnań. Po rozbudowie hospicjum będzie dysponowało 18 łóżkami dla chorych. Projekt rozbudowy hospicjum wygrał w projektach ogólnomiejskich budżetu partycypacyjnego na rok 2014. Kwota dofinansowania wynosiła 1 400 000 zł. Pozostałe pieniądze przekazało Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej oraz Wałbrzyszanie, którzy przekazali swój 1% podatku właśnie dla hospicjum. Prace budowlane ruszyły w 2014 roku. W dobudowanej części znajdować się będą niezbędne dla działania hospicjum pomieszczenia. Postawiono również garaż, który bezpośrednio przylega do pokoju, w którym rodziny będą mogły pożegnać się ze zmarłymi. Dzięki temu przeniesienie ciała do karowca odbywać się będzie dyskretnie. Oprócz pomieszczeń dla chorych będą pomieszczenia, które są niezbędne, czyli będzie takie pomieszczenie promorte dla tych osób, które zmarły, gdzie by rodzina mogła się spokojnie pożegnać z tym zmarłym. Pomieszczenie gabinetu zabiegowego, pomieszczenie dla rehabilitanta, gdzie mimo tego, że ci pacjenci wydawać się mogło, żadnej rehabilitacji nie wymagają, to jednak ta rehabilitacja jest bardzo potrzebna dla nich. I fizjoterapeuta będzie mógł tam spokojnie zajmować się tymi chorymi. Będziemy mógł prowadzić tą niewielką, ale jednak bardzo potrzebną terapię, dzięki czemu tym chorym będzie o wiele lepiej. Poprawiamy im komfort i jakość życia, to jest nasza podstawa. W wałbrzyskim hospicjum w tej chwili może przebywać 12 chorych. Dzięki dostawieniu kolejnych 6 łóżek liczba pacjentów zwiększy się o 1/3. My tutaj mamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na 11,6 pacjenta. Pacjentów mamy stale 12 lub 13. Zwiększając teraz liczbę łóżek, nie mamy gwarancji, że Narodowy Fundusz Zdrowia z nami podpisze umowę na tą większą grupę chorych, tych podopiecznych, którzy są po prostu potrzebują tego miejsca.
W tym roku nie będzie kontraktowania, czyli my będziemy liczyli tylko na wsparcie zewnętrzne od mieszkańców Wałbrzycha, od instytucji, bo dopiero w przyszłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia ma zamiar zawrzeć z nami kolejną umowę i kolejne kontraktowanie. To dotyczy wszystkich hospicjów na terenie Dolnego Śląska i mamy nadzieję, że przyjmie naszą ofertę na liczbę 18 łóżek. Do hospicjum trafiają najczęściej osoby mające nowotwór lub cierpiące na choroby układu krążenia. Według statystyk co czwarty mieszkaniec Dolnego Śląska zachoruje na raka. W związku z tym te potrzeby będą narastały coraz więcej. Wydłużenie okresu życia to jest też kolejny taki przyczyna do zwiększenia tej ilości chorób nowotworowych. No, żyjemy w środowisku, które kiedyś było bardzo mocno zanieczyszczone. Rejon Wałbrzyski i sporo tych ludzi, którzy pracowali w ciężkim przemyśle, czyli na kopalni, w koksowniach. Są to ludzie, którzy swoje zdrowie oddali i w tym okresie już starszym zaczynają im dokuczać różne choroby, wśród nich choroba nowotworowa. I to zwiększenie liczby łóżek jest po prostu bardzo potrzebne. Rozbudowa hospicjum ma zakończyć się w sierpniu. Pracownicy liczą na to, że z początkiem września będą już mogli przyjąć większą liczbę pacjentów. Repatrianci z Francji, którzy po II wojnie światowej przybyli do Wałbrzycha, obchodzili francuskie święto narodowe upamiętniające wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W Wałbrzychu i okolicach po wojnie osiedliło się około 30 tysięcy repatriantów. Polacy, którzy w latach 45-48 powrócili z Francji do Polski, osiedlili się głównie w Wałbrzychu. Do naszego miasta przybywały głównie rodziny górnicze. Duża grupa Francuzów to byli górnicy, prawda, z kopalń z Pas-de-Calais, ze środkowej Francji, a nawet jest spora grupa z południowej Francji, gdzie też mimo właśnie takich pozorów, że tam nie powinno się węgla kopać, ale jednak tam w okolicach Kaniaglemin były kopalnie i spora grupa właśnie Polaków tam była zatrudniona. No i siłą rzeczy po prostu jechali tutaj, te transporty przyjeżdżały tutaj. Tu były od razu miejsce do zamieszkania i do pracy. Niektórzy z repatriantów zawarli związki małżeńskie jeszcze we Francji i do kraju wracali całymi rodzinami. Inni powracali do rodzin pozostawionych w Polsce. Ja jestem urodzony z Francji. Urodziłem się tam w miejscowości Saint-Étienne w środkowej Francji. I tam zamieszkiwałem do 18 roku życia. W 1946 roku przyjechaliśmy z rodzicami do Polski jako górnicy. Bo pracowałem w ten czas w górnictwie i przyjechałem tutaj jako górnik. No i do tej pory jakoś w Polsce przebywam. Mąż urodził się we Francji wraz z swoimi rodzicami. Zaraz po wyzwoleniu przyjechali tutaj do Boguszowa, tu się osiedlili. I tutaj przez cały czas tego mojego związku z tą rodziną właściwie Francja była obecna. Mimo że bardzo kochali Polskę, dlatego tu wrócili, to jednak młodość tam spędzona. Teściowie tam byli ponad 30 lat. Wspomnienia na pewno były bardzo emocjonalnie związane z Francją i to trwało u mojej mamy, to trwało praktycznie do końca życia. Mówiła źle po polsku. W domu rozmawiali rodzice tylko w języku francuskim. No i był okres taki, po 3-4 latach pobytu w Wałbrzychu chciała wrócić do Francji koniecznie, ale tato się nie zgadzał. Część osób, które powróciły z Francji lub których rodzice są repatriantami, wciąż kultywuje francuskie tradycje w swoich domach. Bardzo mi odpowiada kuchnia francuska, jest lekka, dobra. No oczywiście obchodzimy święta polskie i francuskie, zawsze się obchodziło. Oni troszeczkę inne mają zwyczaje niż my, ale bardzo wiele z takich obyczajów dnia codziennego przyniosłam do swojego domu, do swojej rodziny. Ja mam małżonkę z Polski, nie? Także muszę raczej się stosować do polskich tradycji. Zachowałam język francuski bez problemu. Raz, no z pisownią może troszeczkę problem, ale nie za bardzo. No i
mam rodzinę praktycznie całą we Francji. W Polsce mam tylko jednego syna, bo drugi też nie mieszka w Polsce. Synowie, wnuczki mają też obywatelstwo francuskie, także no jestem związana emocjonalnie, przyznam, z Francją. Francuskie Święto Narodowe upamiętnia wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej, którą zapoczątkowało zdobycie Bastylii w 1789 roku. Był to kres monarchii absolutnej we Francji. Obchodom tego święta w Paryżu towarzyszą parady wojskowe i pokazy sztucznych ogni. To już wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.